Moi kochani, witam was na moim kanale, a nadaję prosto ze Śląska i z mojej kuchni. Może nieprofesjonalnej, ale wystarczającej, żeby państwa uszczęśliwić, a z drugiej strony, żeby się podzielić smakiem z tamtych czasów. Moi kochani, na samym początku zaś będę wracał do komputera, do internetu, ostatni raz, ja mu to przyrzekam, ostatni raz. I przeczytam pewną treść, którą została mi przekazana przez pana Jerzego. Panie Mirku, skoro jest pan takim tradycjonalistą, to proszę odpowiedzieć, czy obecny skład magii, który pan używa, jest takim samym składnikiem magii, jak była dawniej. Bo wszystko, co pan gotuje, to ma być jak dawniej, smak. Panie Jerzy, co mu piernik do wiatraka? Jestem tradycjonalistą w różnej dziedzinie, ale magii? Za bajkla mama mnie posłała do sklepu po magii. Magii. I no to się nie nazywało magii, i no magii wyrfle. To byli magii w takiej kostecce. Mamy rzek przyniósł zawsze pięć, a jedna rzek pocyckał i wyciepnął. O jakich my tutaj godomy rzeczach. Ja nie chodzę po sklepach i nie patrzę na skład, który jest magii. Nie mam magii w domu, idę do sklepu i kupuję magii. Nie patrzę na jego skład, bo to jest dla mnie, to jest magii. Ale w sklepie patrzę na ludzi, którzy łażą i patrzą na ceny. Ja też patrzę na ceny. I to mnie najbardziej w tym wszystkim interesuje. Jeżeli pan ma pretensje do magii, to musi pan zaskarżyć producenta. On wie, co on do tego daje. Czemu ja? Ja używam, bo lubię. I do tych potraw, co ja robię, zawsze, przez x lot, było magii. Pan mi godo, za tamtych czasów, panie, ja mam tyle roboty, że ja nie wiem, co ja wczoraj na śniadanie jadł. I dalej. Proszę się zastanowić, przeczytać skład tej przyprawy, zanim pan ją poleci tak dużej widowni. Moja kochana duża widownia, jest no co godzina coraz więcej. Czy ja wam godą, że mocie używać magii? Może macie jakieś inne zastępstwo na magii? Proszę bardzo. Czy ja wam korza robić za smażka? Nie, ja robię, więc tak to pokazuję. Czy ja wam korza dawać soli i pieprzu? Nie, macie coś innego? Nie ma problemu. Czy ja wam korza skrapiać octem? Też nie. Ja pokazuję, jak ja to robię. Państwo zadaje się pytanie. Panie Mirku, czy można skropić to octem jabłkowym, bo jest lepszy? Kropcie, nie ma problemu, nawet możecie cytryną skropić. Wasza sprawa. Ja pokazuję to, co jest tu. Myślę, że to jest mój ostatni wywód, bo patrzcie, wszyscy czekamy na to coś, a ja muszę tu czytać. Pozdrawiam pana serdecznie. Moi kochani, z racji tego, że bardzo dużo wpisów dotyczyło zrób pan, no co, szmalec. I także się podkrótce zastanowił, ja mam zrobić szmalec, ja mam zrobić modro kapusta. No przecież w internecie macie pełno ludzi, co robi szmalec, pełno ludzi, co modro kapusta, ale za chwilę odczytuję. Tak, ma pan rację, ale my chcemy, żeby to pokazał nam pan. Dziękuję jeszcze raz za zaufanie i dziękuję serdecznie za smak. Jeśli chodzi o szmalec, różnie robią w różnych regionach i sąsiedzi nasi też różnie robią. Jedni dawają cebula do szmalcu, drudzy dawają mięso do szmalcu, jedni dawają papryka do szmalcu. Nie ma żadnego problemu. Dzisiaj pokażę wam, tak jak ja robię szmalec. Możecie się z tym nie zgodzić, ale myślę, że będzie smacznie. Odstawiam wreszcie już ta skrzynia, nawet na ja nie patrzę, bo nie zajmujmy się niepotrzebnymi rzeczami. Co nam jest potrzebne? Przede wszystkim tak, musicie iść do sklepu i kupić szpyrka. Kupić normalną szpyrka. Ale przed zakupem tej szpyrki zapytajcie się, czy ta świnka była przebadana. No bo to nie wiemy tego, nie. Słuchajcie, jak kupicie ta szpyrka, ja tak widzę po ludziach, panie, ale proszę mi ją przemielić.
Ja już tego nie robię. Kupuję szperka i robię od podstaw wszystko sum. Tu macie górne szpyrki już jak nakrął, no bo to by naprawdę długo trwało. Na taki bąclok, co tu mam, kaj będzie ta szpyrka bluno, kupuję 60-70 deko tego pięknego produktu. Do tego potrzebny nam jest richtig śląski grinzojk, czyli taką przyprawa warzywną, bardzo dobrą. Do tego jest nam potrzebna cebula. Do tego jest nam potrzebne mleko. Mała, mleko, ja. Do tego jest potrzebna sól i do tego jest potrzebny pieprz. I zaś moja fobia na ten temat. Krejecie to w takie paseczki. Zróbcie się taką kubka tutaj. I jak ino drobno idzie, tak krejcie. Wiecie czemu tak drobno? Bo ktoś powie, no przecież ta szpyrka można całą na cztery części przepołowić i wciepnąć do gorka i też się roztopi. Racja. I no co dali? Jeden powie, no nie muszę na takie małe, drobne kawałeczki tego robić, dlatego że to się wszystko roztopi. Okej, też racja. A ja robię na takie malutkie. A wiecie czemu? Bo wtedy, jak ja to wyciągnę z tego gorka i zacznę szmarować chleb, to zobaczycie, że te skwarki, do których na samym początku próbujemy się dostać, są takie malutkie i proste do rozszmarowania na całym chlebie, czy na czymkolwiek będziecie to, do czegokolwiek będziecie to używać. Więc tak, mamy ta drobiusieńko kostka. Teraz pójdzie to na gaz. Radza na małym ogniu i radza od tego nie odchodzić. No tuż stawiamy na gaz. Jak widzicie, fajnie to wygląda. Teraz kładziemy to na gaz. I muszę wam pokazać, widzicie, mały ogień, bo to się musi po leku topić. A teraz siadam do stołu, bo trzeba pokroić cebula. Czyli już wiecie, że ja robię szmalec z cebulą. Ach, mi się to ślizgo teraz po tym szmalcu, ta cebula cało. Ale my to opanujemy. Ja się to poskładam w kostkę, bo zaś mi się to rozwaliło. Ale to jest wszystko przez to, że ja mam śliskie ręce po tym szmalcu. Dobra. I też staramy się ją pokroić w najmniejsze kosteczki. Patrzcie, jak ona mi uciekła. No ale ja zawsze powtarzam i powtarzać byda. Ja nie jest żadnym kucharzem. Ja jest amatorem. A przyśniło mi się to, żeby robić to na YouTubie, żeby podzielić się tymi rzeczami, które są zapomniane, albo tym, co się robi w danym rejonie naszego kraju. Powiem wam, dostaję naprawdę dużo fajnych i różnego rodzaju, ja to nazywam maili od was, różnych super zapytań z całego świata. I to jest piękne. I wydam ją też do was jako prośba. Jak widzicie cokolwiek pisać pod daną potrawą, czymkolwiek co robię, to napiszcie na przykład tak: dziękuję serdecznie, pozdrawiam z Wielkopolski, albo pozdrawiam ze Śląska, albo z Małopolski. To jest ważne, drodzy Państwo, dlatego że wtedy moja świadomość jest taką bardzo, bardzo znacząco
i wiem, że tamte regiony oglądają, uważam na tym YouTube i oglądają te moje filmiki. Pozdrawiam na przykład z Warszawy. Będzie mi bardzo miło zrobić to samo w drugą stronę. Jak widzicie, cebula mamy pokruną. Tam już to wszystko szczyło. Za chwilę tam podejdziemy i zobaczycie, co dalej. Moi kochani, jak widzicie, ta szpyrka już zmieniła kolor, zaczyna się topić, ale chcę wam dać taką małą ciekawostkę. Patrzcie, mam tutaj pół kartofla na pół zrobione, nie? Zaraz go wcieplę do tej szpyrki. Ani nie zmieni to smaku, nic to, kompletnie nic nie wniesie do smaku tej szpyrki, ale pokazuję wam tak, jak ja robię. Zawsze coś lubię posmakować, coś dociepnąć, coś, wiecie, o co chodzi. Więc wciepuję te dwa kartofle, patrzcie, tutaj do tej szpyrki. I niech one zatopią je trochę i niech one przejdą razem z tą szpyrką. I teraz wam muszę powiedzieć, czemu tak. Te dwie połówki to są takie, takie frytki, a frytka to nikt inny jak kuzynka od kartofla. I potem, jak się to wszystko zrobi, jak już ten szmalec będzie roztopiony, wyciągnę te kartofle, dam się je na talerz, potem posolę i zjem. I to jest cała robota, ale wiecie, jaki ma smak z tym szmalcem? Niesamowity. Dajemy mu spokój, jeszcze raz przemieszą i musicie pamiętać, nie odchodźcie od tego, bo on się lubi przychytać. A potem, jak się przychyci, no to ten szmalec będzie jedynie spolny. Najpiękniejsze miejsce w kuchni. Wiecie, jak to już wonią, jaki to ma zapach. Patrzcie, to już zaczyna być na końcówce roztopiania się, ale my już teraz dodamy cebula. Cebula, tak, dobrze. O, udało się. Dodamy cebula i szybko ją trzeba zamieszać, nie? Zamieszać, żeby ona się nie spoluła, ale tak lekko przybronociła. Widzicie, już dostał inny produkt i już mu nie pasuje, nie? Już by chciał wylecieć z gorka. A ty dopiero wylecisz z gorka, a państwo to zobaczycie i musicie na to bardzo uważać. Dobra? To na razie tyle. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za te komentarze, które tam piszecie, że u was się to robi tak, u kogoś się robi to tak, zaś inny pisze, że nie dajemy tego, dajemy to. To jest piękne, kochani, to jest piękne, że potrafimy tak fajnie, normalnie, po ludzku ze sobą gadać. Więc za chwileczkę będziemy przyprawiać i nastąpi punkt kulminacyjny. Jak to woni. No, coraz pięknie to wygląda. Widzicie, już jest prawie cało roztopiono. Trochę się przybrunociła już ta cebula. Ale moim zadaniem jest teraz, no właśnie, znaleźć ten kartofel. Jest, mamy jeden. Jeszcze był jeden. Chyba ja. Kało nie jest. Boże kochany. No, wiecie, nie idzie go znaleźć. Ale jaja. Nie ma kartofla? Jest. Mamy go, nareszcie. To dom na bok, bo ja się to potem skonsumuję. I teraz, moi kochani, tak. Pomieszamy to. To jest wszystko już na małym ogniu. I przyprawimy. Czyli to mamy tak. Trochę soli. Trochę soli. Dodamy pieprzu. Dodamy pieprzu. I mamy tutaj nasz grincojk. Czyli to jest taka potrawka warzywna. Tak z łyżka możemy spokojnie. OK. Dobra. Może być. Teraz to przemieszamy wszystko. Damy to na chwilkę temu spokój, żeby to się, wiecie, te smaki się wymieszały. I teraz będzie ostatni etap, ale powiem wam, kochani, bardzo ważny.
Bo teraz będziemy dolewać mleko. A czemu mleko? Patrzcie, jak dodacie tego mleka, to ta szpirka, ten szmalec, on będzie biały. On nie będzie brunotny. On będzie biały. A te szpirki, które się będziemy dokopywać, bo będziemy ciekawi, co jest na, ciekawi, co jest na dole, będą miękkuśkie. I wtedy są małe, pokrojone, jest mleko, które je rozmiękczy i możecie to normalnie szmarować jak masłem. To tyle. I uważajcie. Jak to mleko będziemy dolewać, wyłączcie całkowicie gaz. Całkowicie. I po leku go będziemy lać i zobaczycie, co się dzieje w górku. Musicie naprawdę to mieszać. Raz, dwa, bo on wam po prostu ucieknie. A czemu mleko? Za chwilę wytłumaczę. Więc jademy z mlekiem. Nie za dużo, ale musi być. Uwaga. Uwaga, wyłączymy ten gaz. Dobra. I teraz patrzcie. Patrzcie, co się dzieje w górku. Widzicie? O! Teraz został kopa. A ten zapach niesamowity. Zaś mu troszeczkę dolejemy mleka. I zaś mieszamy. I zaś mieszamy. Zaś mieszamy. I zaś mleka. I zaś pomieszamy. Jeśli chodzi o przyprawy, sól, pieprz, to już musicie zrobić wedle uznania. Teraz jeszcze mu załącza na sekundę. Niech się jeszcze popyko. I przeniesiemy go do najdroższego pokoju na świecie, czyli do mojego bądźloka. Ale to już za chwilę. I trochę my to jeszcze podłączyli do gazu. I patrzcie, zaś mam te nieszczęsne maginy. Jak nie lubicie, jest niedobre, nie dołejcie. Ale co tam docie, to ja nie wiem. Troszeczkę tej magii, trochę to trzeba pomagować. Starczy. I teraz to łop kręcimy jeszcze raz. Całkowicie wyłączymy gaz. I będzie piękna sprawa. Piękna sprawa. I teraz to, jak ja to uczymy, bo to jest ciepłe, się nawezna jakoś ścierka, bo to naprawdę jest ciepłe, a trzeba jeszcze to wlać do tego bundzloka. Dobra. I teraz patrzcie. Wlewamy te całe czary mary do tego bundzloka. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Jak to pięknie wygląda. Czekajcie, no przełoża się teraz ręka. I pościepujemy to, co jest co najważniejsze. Żeby jakaś tam nie obkidać czegoś. Tak. Dobra. Cyk, 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 cyk. Mamy. I to jeszcze wylejemy do końca. To odstawimy. Jak widzicie, w tym bundzloku będą się dziać czary mary. Nie zakrywamy tego dekla teraz. I no dejcie go tam na przykład na parapet, przy oknie, żeby on ostygł. Dopiero jak on ostygnie, możecie go spokojnie wsadzić do lodówki. Zresztą żadnej rzeczy ciepłej nie wsadza się do lodówki. Więc na razie ten dekel jest niepotrzebny. Jotobiera i daje na parapet. Jeszcze chciałbym jeszcze jedna rzecz powiedzieć, ale wyleciała mi z głowy. W każdym razie, jak zrobicie to według tego mojego prostego przepisu, który nie jeden robi, bo na początku powiedziałem, dziwia się wam, że ja mu pokazać szmalec. Tak, pan mu pokazać szmalec. Kochani, dajmy mu spokój. Masło w moim domu jest w lodówce. Ale jak my robimy szmalec, no to my tego masła już nie używamy. Bo ma to taki smak, że czemu z niego nie skorzystać. Będzie pięknie, za chwilę wracam
i zobaczymy, jak on się rozsmarowuje. Jeszcze raz życzę wam smacznego. Wiecie, jak to wonią? Moi kochani, szmalec mamy już gotowy. Ja się wziąłem tutaj dwie sznity, żeby pokazać, bo też prosicie o to, żeby pokazać, jak ja to jem, czy to czasem jest, no nie wiem, co to ma być. Wyciągamy ten szmalec. No widzicie, jak to wonią? Patrzcie. Ja się to rozplantuję tak, ale jeszcze zrobię, bo to za dużo mam, bo to jest tłuste, to jest szmalec. I zobaczcie się, co się dzieje teraz z tymi szpyrkami. Te szpyrki, one nie latają wam na chlebie, a oni ubijacie je, nie? Bo one są malutkie. Rozsmarowujecie je elegancko. Tak jak ja to tutaj robię. One się aż wbijają w ten chleb. I powiem wam, to jest bardzo ważne, żeby pokroić to na najdrobniejsze kawałki. Słuchajcie, nawet ze stołu coś leci, bo z tego zapachu, no, wcale się nie dziwia. Do tego posolicie. Nie wiem, czy sól jest dobra, ale jak chcecie, to posolcie. A jak nie lubicie soli, no to cukru trzeba dać na to chyba, bo już inaczej się tego nie wyobrażą. Teraz się te sznitki przekleja. Na to możecie dać kiszony ogórek. I nie musicie mieć żadnej bajlagi, czyli żadnego wursztu, żadnej szynki. Ale jak chcecie szynka, to i szynka. Chcecie salami, to salami. Chcecie kejza, to kejza. Bo szmalec pasuje do wszystkiego. Moi kochani, pamiętajcie, tam było magii. Kto nie chce, niech nie dowo. Niech tam, nie wiem, co idzie wymyśleć jeszcze. To może się trochę soku z pomidorów dać i też będzie dobry. Bo co mnie ta magia interesuje? Jak widzicie, za moimi plecami nie ma żadnych hurtowni, żeby mi na tym zależało. Po prostu jo daje magii. Wy zastanówcie się, albo docie, albo nie docie. Smacznego. Naprawdę warto. Czymcie się zdrowo. Następny odcinek Modro Kapusta. Albo po mojemu Mądro Kapusta. Do miłego zobaczenia.